Cześć, witam wszystkich. Gramy sobie dalej w Path of Exile. 13 chyba już odcinek, jeżeli się nie mylę. Ostatnio doszliśmy sobie do aktu 7, więc będziemy dzisiaj sobie go odkrywać. Cóż, nie ma co przyciągać. Widzę ten ping taki troszkę poszarpany. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów związanych z tym. No i co? Lightning Arrow. Jak wam się podoba Lightning Arrow? Myślę, że bardzo popularny w tej lidze build. Muszę pamiętać, żeby używać tych potionków. O, i właśnie. Nie wiem, czy... Co tu mnie tak bije? Aha, Vine Grasp'y ma. Dobra, trzeba się odsunąć, bo to jakiś Frenzy Mobek. Sound. Tak troszkę ściszyć. No tak oglądałem ostatnio jakiś odcinek randomowy trochę i tak trochę głośno tam jednak klepie. Nie, żeby mnie miał zagłuszać oczywiście, ale... Dobrze, przechodząc do samej gry, bo to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. To was chyba najbardziej interesuje. Dobra, tu mamy quest poboczny, Silver Locket jakiś czy coś. To będzie w takich ruinach jakiegoś zameczku czy coś to tam jest. Dobra. Tu będą wychodzić? Nie, popalone są namioty, to już nie będą wychodzić z tego bandyciory. Timing mamy, już widać questa zaznaczonego. Tak jak mówiłem, to jest jakiś taki ruin. Silver Locket. O, o tym co mówiłem. Przecena na sztaby jest. Jak weźmiecie sobie M, wciśniecie Special? Tak jest. Special i macie teraz zamiast 40, 30, zamiast 70, 55. Więc jak chcecie już sobie bardzo coś kupić, co byście mogli sobie bardzo kupić? Bo trochę tego jest oczywiście, to polecam, jest jedna z droższych, ale jest naprawdę, zresztą ja ją mam, no to widzicie jak działa. Nie przejmujecie się miejscem, bo każdy takie currency ma ileś tam miejsca tylko. Ja sobie kupiłem jeszcze Divination Stashtab. To jest chyba taka wielka, też bardzo fajna, Stashtabek. Jakieś fragmenty możecie wziąć, widzicie. Premium Stashtab, to potrzebujecie, musicie mieć Premium Stashtab chociaż jednego, żeby móc tradować, tam zaznaczyć, że jest to public. Aha, to jest guild, ale bym wam powiedział, to jest guild. To nie, to my guilda nie chcemy, to przepraszam. Currency Stashtab, 60, no to widzicie. Aha, tutaj jest 120, to były guildyjne, to ja was przepraszam, teraz dopiero zwróciłem uwagę. Jakie właśnie esencje? No nie są drogie, po 30, tak, kupić sobie, ale tylko jak jest przecena, zawsze to trochę taniej. Po kilku takich zakładkach na przecenie kupicie sobie jedną dodatkową tak naprawdę. W cenie oczywiście patrząc, jakby przeceny nie było. No oczywiście nie musicie kupować wszystkich, jak już chcecie. Też zależy, jak bardzo wam się gra podoba, jeżeli... Ale ten ping mi się nie podoba. Coś się musi w tle chyba ściągać, jakieś Windowsowe update'y. Bo ja nic innego na Steamie nie mam niż tego POE zainstalowanego. Aktualnie. Pyknijmy mu tu trochę, pomóżmy. Drugiemu też pomóżmy. Jego Ignite nam tu daje. Teraz szliśmy chyba do Licza, ja pamiętam. Nagrywałem z 2 dni temu. Jakiegoś licza. Aha, bo myśmy zrobili sobie King of the Hill, żeby odblokować Increase Introduction. Bo żeśmy chyba dostali coś fajnego. Idziemy do licza. Tak, chyba ten Kołczan żeśmy dostali, co? Dlatego myśmy w Projectile Speed na Projectile Damage zamienili. Dobra. Poziom 57, ta lokacja miała 50, także jesteśmy troszkę do przodu, tu pewnie 5-1 będzie. Mam nadzieję, że tego krzesła za mocno nie słychać. No. Bo... Chyba o tym wspominałem, że... Smarowanie go mija się z celem, bo musiał go smarować co tydzień. Jest irytujące, o ile się na tym skupiacie. Jak się na tym nie skupiacie, to jest gitara. Spełnia swoje zadanie, prawie jak gamingowy fotel. Chyba wyłączę te słupki, bo mnie denerwują. Generują u mnie efekt placebo. Mam lekki katar. Niedobrze.
Standardowa procedura. Dochodzimy do crossroadsów. Byliśmy tutaj. Zaczynaliśmy. Jakby wam to pokazać. Tu mamy crossroadsy. W pierwszym parcie. O, uspokoiło się trochę. W pierwszym parcie przychodzimy od tej strony. Teraz przychodzimy od góry. Tam był Krejtyn, tak? W tamtą stronę szliśmy Krejtyna zabić. I teraz w miejscu, gdzie był Krejtyn, my mamy obóz. A w naszym starym obozie są niespodzianki Radia Z. Ostatnio też oglądałem sobie te odcineczki, odcineczek właściwie. Tak trochę porządnie i stwierdziłem, że muszę panować na tym. Bo mnie na przykład osobiście to dosyć tak wybijało z imersji oglądania. Jak coś mówię, to zazwyczaj ustami wciągam powietrze i to ten mikrofon zbiera. I musiałbym to jakoś sobie ogarnąć. Nie wiem, czy mi się uda, bo to jest odruch bezwarunkowy u mnie. Ale się postaramy troszkę, chociaż troszkę nad tym zapanować. Dobrze. Felshrine Ruins. Byliśmy tu już kiedyś. Jakieś kołczany można brać. Zawsze to jakieś Alteration Orby. O! A, to był ten. Obcy Exile. Obcy wrogi. Harbine. Co to było? Harbinger. Nie, Highborn. Harbinger to jest co innego. Charge się generują, widzę. Tailwindy się nabijają, jak atakujemy. Warto mieć duży attack speed, im większy attack speed, więcej ataków. Ten Tailwind na wyższym poziomie możemy użyć. Gale Force, Tailwind jest tu. Oj, panie Dalachian. Oj, panie Dalachian, proszę się ogarnąć natychmiast. Krypta. W krypcie też byliśmy i chyba znowu w krypcie będzie... Znowu w krypcie chyba będzie, tak jest. Trial Ascendancy. Jak my wyglądamy właściwie z drzewkiem łuku? Aha, to nic nie chciałem. Shock on you to mnie nie obchodzi. Nie dawajmy powodów, żeby mogli nas łatwo pokonać. Alwa się pojawiła. Alwa to jest ten rodzaj aktywności, którego za specjalnie to ja tak nie lubię. Jeżeli chodzi o Alwę, macie taką piramidkę z tych wal tam, coś tam. Adstor. Tu... Podstawa działania, bo nie wiem, czy mówiłem. Jak mówiłem, to sorry. Jak nie mówiłem, to mówię. Macie taką piramidkę, macie zaznaczone przejścia do pokoi. Nie wszystkie są połączone. Tu jest ten Apex of Azoal. To tutaj jest bossik. Naszym zadaniem tu macie przejścia, minimapki zaznaczone. Jest zaznaczony Game Cutter Workshop. Macie minimapę tego. I teraz tak, to są przejścia, jak najedziecie sobie, to wam się podświetlają na głównej mapce, do różnych pokoi. I teraz jeden, nasze zadanie jest, żeby połączyć te pokoje tak, żeby móc sobie zwiedzić wszystko, a po drugie każdy pokój oprócz tego głównego chyba można poulepszać, chociaż tu mogę się mylić. Macie opisy na niebiesko, co aktualnie jest. Jest tier pierwszy, czyli taki słaby. Content chest full of gems. I teraz jesteśmy w tym. I tutaj są takie dwa znaczki. To są dwa bossy i musimy jednego z nich pokonać, żeby nam się zmieniło na tego. Na inny rodzaj pokoi. Albo ulepszenie tego. I teraz jak zobaczymy, najedziemy na niego, to ten ma content chest full of gems. To prawdopodobnie... Macie, tu też jest jak coś się zmieni. Prawdopodobnie na tier drugi wejdzie. A tutaj będą roślinki z poisonem po całej mapce rozsiane. No wejdę tutaj do tego jednego incursion. Nie wiem, czy mi się uda to jakoś sensownie pokonać. I to jest na czas ogólnie. Macie tam 10-15 sekund na zrobienie całego tego. Na początku sobie stwierdzacie, co robicie. No tego pokonamy, a przynajmniej się postaramy.
I fajnie byłoby z którymś z tym się połączyć, ale chyba ten by był najlepszy. Tu byśmy się połączyli, a któryś z tych połączyłby do tego albo do tego. Czyli jak znajdziemy klucz, to postaramy się tego górnego odblokować. Robimy Enter Incursion. Na to działają wszelkie delirium, na przykład ludzie to farmią właśnie, że robią sobie wysokie delirium i tu dobijają sobie alwę. I teraz tak. Na dole macie pasek, ilość przeciwników jeszcze pozostała. Tu gdzieś jest boss. Na minimapce macie bossa oznaczonego. Jak go pokonacie, to się nic nie dzieje specjalnego, bo wystarczy pokonanie go, żeby to zadziałało. I teraz jeden z przeciwników na mapce. Rzadko zdarza się, że dwóch może to zrobić. Wypuszcza właśnie ten kamyk. I teraz by się przydało piąteczkę odpalić. I tak jak mówiliśmy, to był ten. Zabijanie przeciwników minimalnie zwiększa czas. Dlatego skończyliśmy z 8 sekundami. Więc to jest jak najszybciej do zrobienia. I wyleciał drop. No na razie te dropy są bardzo słabe, dlatego tego nie robię. I złego. A nie, dobrze. Chcieliśmy trap workshopa. I automatycznie to weszło na tier 2, czyli lepsze rewardy z tego będą. Muszę się tu przesunąć do kompa trochę. I tak to działa. I macie po 3 na mapkę. No ja tego robić na razie nie będę. Chciałem tylko wam zaprezentować, jak to mniej więcej wygląda dla tych, co właściwie zaczynają. Podejrzewam, no tam jest jakaś bardziej złożona mechanika, tam chyba jak tier 3 albo większy się zrobi, takie specjalne rewardy można odblokować. Jakoś nigdy się tym specjalnie nie bawiłem, z ręką na sercu wam to mówię. No i macie teraz tu ciekawe, kiedy się mana skończy. Hehe. Powinienem DC-ka dostać za wydurnianie się. Ja damage, jak widzę, kolosalne mamy. Białe mopki, potworki. Mopki ja mam z tego, z... Niestety źle. Musimy tu poszukać właśnie tego. Czyli w sumie nie jest źle. Dobrze. Tu już są bardziej skomplikowane te trajale. To świetnie mi to poszło. Pyk. Tam widziałem gdzieś Crafting Recipe, a to chyba jest ten Crafting Recipe Damage Over Time. I teraz tak, tu są drzwi, ale ja te drzwi obsram. Pyk, pyk, pyk. Tu się chyba nam wolne miejsce zrobi. O, jeszcze padnie. No te pierwsze to nie trzeba się tak tam czaić. Tak, Damage Over Time. Kichnąć mi się chce, ale nie będę kichał przecież. O, jaki Lagens. No, Lagensy to jest podstawowy przeciwnik, najtrudniejszy, jeżeli chodzi o te trajale, tak? Tu zginiecie to pół bidy, bo to jest tam małe coś. Ale w tym trajalu, na przykład trzecim albo czwartym, tym najtrudniejszym, to dosyć, że płacicie w tym czwartym za wejście. No jeszcze tych pułapek tam jest trochę nasrane i można bardzo łatwo paść. Postacie, które mają dobrego regena, na pewno mają trochę łatwiej. Hallowed. My mamy Hallowed. Nic easy. Aha, bo ja nie miałem miejsca już, nie? Rękawice jeszcze zmieszczę. I portal scroll. Chodźmy to posprzedawać. Tutaj timer jest. Aha, i William nam będzie chciał dać rewarda. A, chyba jakiś gówniany to reward był. Aczkolwiek mogę się mylić. Dobrze, to na chromatyczka. Przypominam, że armoru szukamy pod Armor Evasion najlepiej. Ewentualnie sam Evasion. Albo Evasion Energy. Musi być Evasion w każdym sprzęcie. I jeżeli nie będzie life, ale będą fajne odporności, coś takiego, to możemy wziąć, to sobie weźmiemy Nouda w drzewku. Trzeba było kiedyś jakimś magiem zagrać. Może później. Tak chodzi za mną taki ark. No, fajny build na arka jakiś zrobić. Fajny coachan, taki defensywny dosyć. Critical strike, chance i life per hit. House resistance, ale life'a bardzo malutko. Ale niezłe. Moja ulubiona muzyczka tutaj.
Znaczy tutaj, no taka dostępna bez płacenia, bo... A, tu Alva jakaś się pojawiła. A ona coś tam o hideoucie naszym mówi, chyba żeby tam się mogła pojawić. Dobra. Czekajcie, żebym Babola nie zrobił, bo ostatnio tak chyba Babola zrobiłem z tym Critical Strike'em. To było tu? Ta. No ja już wiem, co my bierzemy. Co weź nie Dalachian? Cyk. Znowu jest Critical. Granit Flask. Fajne dla takich postaci, co tego armora nie maksują. Ale mi się dzieje. Potężne ziewnięcia. Tu tak samo Evasion. Sulfur Flask, tego weźmiemy. Corundum Flask, jakieś stuny i tak dalej. Reduce cheese effect of freeze on you. Co? Freeze zamraża, 60% mniej zamrażania to po prostu co, zbija nas do tak zwanego chilla. I ten jest bardzo fajny. To jest bardzo fajny flask. Zastanawiam się jeszcze nad tym. Ten flask po użyciu daje super spell damage średnio, bo i tak wolę mieć stałe 100% niż liczyć na to, że podka jest odpalona. Ale ma takie coś jak phasing i to jest to, co mówiłem na przykładzie Haste'a, że warto mieć właśnie ten phasing. I ten phasing najłatwiej, tak jak on slota z butelki można, to tutaj możecie phasing dostać. Bardzo fajny potion, aczkolwiek nie robimy takich aktywności, które by ten phasing nam pomagał. Nie, weźmy Sulfur Flaska. Pójdziemy ofensywnie i teraz to będzie moment. Increase duration 10 sekund trwa. Zabiera 40 charge, czyli tych ładunków, a może być maksymalnie 60. Więc możecie użyć na przykład na takim bossie raz, chyba że dostaniecie właśnie i elemental resistance during effect. Cast speed, niekoniecznie. Increase charge recovery, zostawmy to. To już możemy sprzedać. Z tej many nie korzystamy. I tak. I zróbmy w ten sposób. I teraz tak, decrypt. Tak, decrypt jeszcze nie zrobiliśmy. Bo jak ja gram sobie normalnie, to ja bardzo rzadko tam wracam, żeby jednak sprzedawać, bo trochę tych alterationów, bo tam z 700-800 już mam, także aż takiej uwagi do tego nie przykładam. Zresztą na mapkach chyba lepiej jest robić więcej mapek, niż bawić się w zbieranie wszystkich sprzętów. Maligaro Map to jest takie wdrożenie nas w późniejszy etap rozgrywki, właśnie mapkowanie. Idziemy do Heleny. Helena każe nam tego użyć w Chamber of Things. Dobrze. No, chodzi za mną jakiś magik. Dawno nie grałem magikiem fajnie. No nic, na razie nie gramy magikiem, na razie gramy tutaj łuczniczką i to jeszcze trochę pogramy, zobaczymy do jakiego momentu, na pewno o mapki zahaczymy. Warto będzie coś tam jeszcze powiedzieć o tych mapkach, nie? Dla graczy, którzy chcieliby tam, powiedzmy sobie, zacząć przygodę z Poe, zobaczyć jak to wygląda, na czym to polega. Dobrze. To nic ciekawe. O, bestie, bardzo dobrze, bestie to nam się przydadzą. Ja tą mapkę chyba przejdę całą, szczerze. Bo zaraz dojdziemy do momentu, w którym będziemy znowu zaklinać. Przejdźmy sobie tą mapkę. Ja wiem, że to czas programu leci, ale mimo wszystko warto chyba przygotować się na klikanie kolejnych potionków. Na czerwonej bestii na pewno sobie użyjemy Sulfur Flaska. Jakbyśmy dostali ten phasing, to prawdopodobnie za tego movement speeda bym to wymienił. Ornate Ring Mail Roach Markery. No. Brakło mi słowa.
Damage chyba jest konkret już teraz. Na ten etap ten Kołczan zrobił nam robotę. Jest taki Kołczan, którego ciężko będzie przebić. Nie, że to nie jest możliwe oczywiście. Wormstale, ale... Szczerze? 254-254. Tutaj ten Evasion jest wbity, ale to jest czteroling. Poszukajmy tej czerwonej bestii. Jest. Już ataki jakieś. O. Wyślijmy tutaj jakieś dwie strzałki serdeczne. Bardzo przydatny jest Sniper's Mark, którego posiadamy. Bo ten Sniper's Mark rozbija się o resztę przeciwników, więc mimo wszystko bijemy większe AOE. Tutaj jakieś ataki nam wypuszczają. Dobra, poszło. Niepotrzebnie już użyłem tego Sulfur Flaska. Dobra, co my tu mamy? Koraptowane łuki, Attack Speed. Ej. Tylko, że to jest Corrupted. Tu nie ma takiego Attack Speedu, bo to jest bardzo wolny. Bardzo duży krytyk, ale Attack Speed 1,29. To nawet przy takich dużych obrażeniach to nam nic nie da raczej. Weźmy jakieś mniejsze rzeczy. Zresztą koraptowane, my nie możemy tam nic z tym zrobić. Jeszcze jedna bestia gdzieś się kręci. Mirror of Delirium. Tak w sumie... Myśmy robili Mirror of Delirium już? Bo nie pamiętam. Jeszcze raz. Jeszcze dwa levely. Jak już to dostaniemy, to z tą maną będzie lepiej. Gain 4 life'a. 4 życia z atakiem i 2 many z atakiem. W sumie możemy tego mirrorka sobie odpalić. Tak nie powinno być. To nie powinno być. Jak odpalacie, to od razu na początku odpalajcie, jak to znajdziecie. Ogólnie mirrory znajdują się na początku każdej lokacji, a na mapkach jest tylko jedno wejście, bo tu jest więcej. No i Delirium. Też nie wiem, czy tłumaczyłem, bo już mi się gubi. Pojawia się mnóstwo takich śmieci. Tu powinno być pełno przeciwników. W lewym dolnym rogu macie, jaki jest progres rewardu. Jeżeli jeden reward na tym lustrze osiągnie 4, przynajmniej dropi wam specjalny Cluster Jewel. Ja tak coś przypominam sobie, że chyba już to tłumaczyłem. Rain of Chaos. Chaos. O, to jakiś żółty przeciwnik. Możemy wziąć. Już jakaś nagroda się tam do tego. No, olagensy takie lekkie. I jak macie na przykład koniec mapki, bo tak szybko to zabiliście. Damy jeszcze radę coś tu spotkać. Bijemy na level drugi. I bijemy. To macie tu takie strzałeczki, klikacie. I fok się kończy. I od razu dostajecie rewarda. Small Cluster Jewel. Increased Maximum Energy Shield. Fracture Gold Ring. I Diamond Ring. To nie będzie wartościowe. Increased Maximum Energy Shield. Chodźmy. Zwłaszcza, że i tak nie mamy dostępu do trade'a. Łyczek kawki. Tu też byliśmy. A, fuj. Ale dobre. Czarna kawusia. No to my się z tym internetem dzisiaj chyba nie lubimy za bardzo, co? Moi mili przyjaciele. Tu szukamy wejścia na środek. Na środku będzie punkt nawigacyjny. O, w końcu coś ciekawego. Sanctified. No, bardzo fajna potka już. Ale jak my zrobimy licza, to ta potka już będzie nam useless. Zwłaszcza, że mamy clarity. Sulfur Flask plus nasz ulubiony skill. Nie idziemy jeszcze do miasta. Czy ja tu dam radę zrobić jakieś ciekawe miejsce jeszcze? Chyba coś tam pomyślimy, co? Kurde bele, no. Dobra, niech na razie tak jest. Albo
Czekajcie, bo już jest środek, to my zrobimy sobie w ten sposób i weźmy to. Mam ten biały przedmiot, czterolinkowy. Crafting Recipe, Lightning Damage, fajne. Nasz przyjaciel Silk. Jest Map Device, w którego zaraz tam wejdziemy. Idzie ten siódmy akt chyba, co? Dobrze, zidentyfikujmy sobie to barachło. To zostawiamy tu. 3 razy flat damage, tak? Czyli punktowe obrażenia. To nie, musi być evasion. Jak coś nie ma evasionu, to od razu leci w śmietnik. Corrupted itemy też nas nie interesują za specjalnie. Armor, energy shield. Jakie mamy bieganie? No to bieganie już trzeba stanowczo jakieś poszukać lepsze. Tu. Trochę life'a, jeden res. Lightning damage, tu attacks, cold damage, fire damage, strength. Ciekawe. Fractured nam wylosowało cast speed i nic więcej. I tu też nic ciekawego. Accept. Weeping Essence of Wrath. Level 70 i poniżej właściwości. Fajne, fajne. Do łuków daje bardzo wysokie obrażenia punktowe do błyskawic. A w sprzęcie armor, jewelry widzę, że daje jakieś jewelry, pasek, armor i quiver daje lightning resistance, a w jewelry, czyli amulet i ringi daje increase lightning damage procentowy, a ten armor zostawmy go na razie. Później popatrzymy, wiecie jak to jest, nie? Wykorzystamy trochę currency, nagle się okaże, że wyleci jeszcze lepszy. Dobrze, i teraz map device. Wrzucamy mapkę Maligaro. Pojawiają się portale. Każde wejście w portal, każde wejście w taki portal go niszczy, więc mamy ograniczoną liczbę wejść. I to jest dosyć niebezpieczna mapka. Tu jakieś bleedingi i lightningi się pojawiają. Trzeba uważać. Na tą lokację must have jest właśnie posiadać resista na jakieś błyskawice, ogień jak widać. Bleeding, ten bleedinguje. Czemu ja wciskam jeszcze Soul Eater? Bardzo niebezpieczny przeciwnik. Dobra, padł. Second Wind nam wszedł. Chodźmy do krawędzi. Tą mapkę najlepiej chyba do krawędzi wejść i poszukać mostków. Każdy mostek oznacza praktycznie przejście właśnie. Strongbox. Zerknijmy. Odfrizowujemy się, jakieś błyskawice z jakiegoś potworka, chyba tak jest. Scrolle i nic ciekawego, no weźmy póki mamy miejsce, chociaż jeden sprzęcior. To nie jest długa lokacja. I chodźmy teraz lewą krawędzią. Miedziany pancerz, bleeding wrzucony, na to trzeba uważać. To jest takimi mackami podłużnymi na wysięgniku. Właśnie ci, to oni bleedinga narzucają. Kolejny mostek, właśnie ci. Z takim niszczeniem masowych przeciwników, nawet żółtych, już nie ma większych problemów. Z damage'em myślę, że jesteśmy... Z damage'em myślę, że jesteśmy akurat dobrze. Na dobrym poziomie w sensie. Jeszcze te rozpryski zimowe, lodowe. Robią nam robotę. Jest już przejście dalej, to jest walka z bossem. I tu będzie kolejne spotkanie z Maligaro. To jest ten, co był w czwartym akcie. On ma kilka faz. Znaczy nie warto na początku całej baterii w niego tam walić, bo on zaraz zacznie przydupasów przywoływać. To jest bardzo chaosowa walka. Nie chaotyczna, a chaosowa, tak. Mianowicie wszystko tu bije z chaosów albo z jakiejś elektryczności. Czy teraz nie, jeszcze nie warto baterii całej. No, bo on teraz będzie takie
swoje duszki wysyłał. Teraz już warto pełną baterię w niego wrzucić. Ku wcisnąłem, nie wiem co to jest ku. Albo jedynkę, a ku to jest przecież ten, no to ku dobrze wcisnąłem. Dobrze, Maligora pokonany. Zbieramy ich, żeby znowu pokonać bossa. Nie wiem, czy pamiętacie, taka krwawa rzeka w Bestii, jak byliśmy. Malakaj też to był. I teraz tak, to właśnie tam będziemy się jeszcze bić. Szukamy przejścia dalej. Przejście dalej już mamy. Klucz jest potrzebny, żeby to otworzyć. Sulfur Flask fajny już jest. Potrafi naprawdę skrócić męki, jeżeli chodzi o niektórych bossów. Coś nas tu klepie. Solve the Trial of Ascendancy. Póki potka działa, robimy sobie... Robimy sobie tak naprawdę skrzyneczkę. Dobrze. I tutaj znowu jest ten sam. To jest powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o tę lokację. Będzie taki podłużny korytarz, który będzie wyznaczał... O! A nie. Postawiłem za dużo balist. I te balisty pokonały ducha, zanim wleciał. No jest plus i minus tego. No. Znaczy się, że te balisty też coś biją. Na minus, że trochę gorszy loot był, no. Dobrze. Hideout tu jest, Baleful. Kolejny. Ascendancy już widzimy, bardzo dobrze. Bo już zacząłem iść w złą stronę. I to jest chyba moment... Tak, to chyba jest moment, w którym rozwiązujemy trzecie Ascendancy. I możemy kolejny punkt sobie odblokować. Tu są też wprowadzenia do Time at Crank. Czyli to są bardzo czasowe. One po jakimś czasie się same odklikują, że tak to powiem. Nie mam czasu. Czas odcinka leci. Mana Regen. Słaby crafting recite. Chyba, że ktoś jakiegoś turbo builda pod manę robi, nie wiem. Są takie. Dobrze. Później można zobaczyć w trzecim akcie, czy jest już odblokowane wejście. 5-5 chyba właśnie. Albo 5-6 jest chyba level następny. No, my niedługo się tym zajmiemy. 3 fusingi, panie. Broad Arrow Quiver. Broad Head, przepraszam. Max Attack Speedu wylosował dyszkę. Tak jak mówiłem, ciężko się tych implicit modifierów nie przelosowuje, jeżeli chodzi o ilość. Jakiś lodowy kapliczek. Chaos damage tutaj zostawiają po zabójstwie. Po zabójstwie? Po zabiciu chyba. Mniejsza. Tu gdzieś już będzie to przejście. Tutaj. Ale dziwne, ej. Pierwszy raz mam taki układ, autentyk, a gram już ponad 1000 godzin. Nie mogę powiedzieć ile naprawdę. Zawsze był taki korytarz, taki wąski korytarzyk i prowadził do tego miejsca tu, o. I to było, zresztą w drugim akcie było to samo, o tym mówiłem. Jak znajdziemy wejście i tu Helena siedziała. Jak znajdziemy takie specyficzne przejście, to wiemy, że tam się idzie dalej. Pierwszy raz mam taki przypadek, że jest bezpośrednio z salki połączenie. I udało się to nagrać, przypominam. Ciekawe, jaka jest na to szansa. A trochę tych lokacji pozwiedzałem. I jesteśmy z powrotem w The Den. Tutaj zabijaliśmy białą bestię. Pierwszy z questów, który robiliśmy w drugim akcie. I dobrze. Eramir to jest ten, co nam 2 punkty za zabicie wszystkich bandytów dał. Armor Evasion Rating. Dobrze. Teraz ci je sprzedamy, kumpela. To nie...
To mnie nie interesuje, to troszkę life'a, nie? No i nie ma biegania. Sprzedajmy sobie kilka scrolli. Dobrze, i tutaj mamy takie coś. Bardzo fajne, Instilling Orb. Nie chcę tego używać. Przyda nam się. 6 fusingów, 0 jewelersów. Dobra, co byśmy mogli zrobić tutaj? Armor 15-30 do life'a, no duża szansa, żebyśmy dostali więcej, ale jeżeli mamy robić takie coś, to lepiej, żeby w ogóle life'a na mnie trafiło, nie? Tutaj co mamy? Armor 3 do 5 maximum energy shield, no potężne po prostu, enchantment. A tutaj 18-23 lightning resistance i wysoki level nawet tych statystyk. Jak my wyglądamy z lightning resistance? Akurat lightning resistance... Colda jednego nam brakuje, lol. To nawet bym przebolał, jakby nam tego jednego colda brakowało. Fire res szybciej bym zrobił, ale to no. Ciekawe. Binding tam się nie przyda. Miałem go użyć, a go nie użyłem w końcu. Alchemii chyba spróbujemy. Lol. O, lujo. I jeszcze mamy wolny suffix na jeden resistance. Armor taki, no. Szkoda, że tylko 8%. Aha, bo to jest razem z tym. 8%. Lol. 8% zwiększony armor evasion, ale suma i tak jest większa niż tego. Dobra. Punkt nawigacyjny mamy w dosyć takim fajnym miejscu. W narożniku mapki się zaczynający. Chodźmy tu i tu. Prefix zajęty, ale możemy sobie sufiks dobrać. Możemy zwiększyć life'a strengthem. Bo wiadomo, 2 do 1 jest, czyli o 10-12 HP więcej. Możemy też jakiś resistance podbić. Tu są jakieś do soketowania, nie? Ale koszta są ogromne. A zobaczmy, co się wydarzy. Jak my to zmienimy na defensie? Colda musimy dolosować. Dolosujmy flat colda, myślę. I to będzie taki armor, który bardzo długo nam będzie służył. 23. Nie będę przelosowywał, bo to w zupełności nam starczy. I dzięki temu, bo po skończeniu fabułki kolejne 30% tracimy i tak naprawdę 105 byśmy musieli mieć wszystkiego. No to w tym momencie jesteśmy już bardzo dobrze ustawieni, jeżeli chodzi o resisty na koniec fabuły. Tylko teraz byśmy musieli jeszcze... Musielibyśmy, tak, bo tu mam jeden zielony. To Herald of Ice pójdzie. Sniper's Mark. Najwyżej z Dasha nie połączymy. Na razie zostawmy. Hatred, Precision, Clarity. Dobra, na razie Dasha nie połączmy. Herald of Ice się... O, plus jeden dostanie from item. Bo jest Dexterity gem. Ja o tym nie pomyślałem nawet. Nic innego ciekawego. Dobra, na razie może być Second Wind, na razie niech sobie czeka tu na lepsze czasy. No i to idzie w śmietnik raczej, bo to nam się nie przyda. To jest to, to nas interesuje. 6500 offense. Dobrze. Deden. Albo wiecie co? Nie Deden. Zobaczmy sobie sprzęty w sklepach. Mówiłem tak o jewelersach, że będziemy zaglądać. To tam co jakiś czas patrzymy. Jak wyglądamy z resztą? Żebym ja wiedział, czy ja mogę wydawać. 10 transmutation orbów. Mhm. Dobrze.
Gemy mamy pokupione na drugi slot, więc możemy też polować na chromatiki. Na chromatiki, jak chcecie polować, to możecie od pierwszego aktu polować. A od szóstego aktu wzwyż polujecie na jewelersy. Nie wiem, czy w piątym akcie czasem nie może się pojawić, ale chyba nie. Ostatnio coś z tymi sklepami minimalnie zmienili. Proszę nie krzyczeć na mnie, jak nie zauważę, bo to tak pobieżnie sprawdzam bardzo. Dwa, no już alterationy dwa to już tak średnio się opłaca. Dobra. Dobra. I to by było tyle z mojej strony w tym odcinku. Zerknijmy sobie jeszcze, jakie kościorki mamy. Mamy do zrobienia Mother of Spiders. I... A nie będę memów przy... No, nieważne. God of Ralakesh. I mamy do pokonania kolejnego boga. Dobrze. Tyle z mojej strony w tym odcinku. I do zobaczyska w następnym. Trzymajcie się, cześć.